mi mówi, że jest chory, to to są dla mnie śmieszne rzeczy. Ja byłem chory. Ja byłem chory przez 2,5 lata. A przez 2,5 lata nie wyciągałem jednej nogi z tamtego świata. Jedyna rzecz, co ja wyciągałem, to pieniądze z banku na lekarzy. No, zaczęło się od nic. Rano przy myciu mówię do mojej Malci: Malcia, tu mnie kuje. A ona mówi: nic nie jest, może ci mycie szkodzi. No to ja przestałem się myć na próbę. I tak mnie kuło przez 2 tygodnie. I nagle ja dostałem biegunkę. Ja przez 3 dni nic nie miałem w ustach, tylko biegunka, biegunka, biegunka. Ja przez całą noc siedziałem z otwartą książką, wyrywałem kartkę po kartce, nic. W końcu ja zawołałem doktora. Pamiętam jak dziś, doktor Maliniak. On mnie badał, on mnie pukał, on mnie analiznął i mówi: to pana boli? Ja mówię: mniej, bo akurat to mnie nie bolało. To mnie tak uszczypnął. A teraz pana boli? Ja mówię: nie, bo też mnie akurat tam nie zabolało. To mnie tak kłakiem, raz, dwa, trzy, a teraz pana boli? Ja mówię: no, też mnie to nie bolało. To on tak się zezłościł, tak się wysunął na 4 metry, jak się rozpędził, jak mnie kopnął. Ja myślałem, że wszystkie zęby mi wylecą, a on: teraz pana boli? Ja mówię: tak, teraz mnie boli. To on jak on się cieszył, jak on skakał, jak on mówił: wiedziałem, że tak będzie, wiedziałem, że tak będzie. On klaskał, on podskakiwał, bo, ach, wypisał mi i pigułki, wziął 150 zł i poszedł. Tak jak mnie bolało, to teraz, a kuło, to teraz mnie zaczęło bolić na fest. Ja nie mogłem chodzić, ja nie mogłem siedzieć, ja nie mogłem stać. Doszło do tego, że ja wstawałem w nocy i ja brałem prysznic. No, w końcu Malcia zawiozła mnie do doktora Herzla. Tyś mnie przyjął bardzo elegancko. Tyś mnie pukał, no pukał, macał. No, tyś mnie analizował.